Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DJ4. Puchar Świata Widzów, moi drodzy, kolejny odcinek dzisiaj przed nami. Jak widzicie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie, a sezon tak naprawdę już powinien się kończyć, co jest niesamowite. Podejrzewam, że będziemy do czerwca to skakać, jak tak dalej pójdzie. No ale zobaczymy, jak nam to pójdzie dalej. Ja kontynuuję, nie będziemy tej przedłużać. I dzisiaj Hungaryka 180. Witanie na tej kamerze? No na tej, to nie jest jakaś skocznia mamucia przecież, chyba. Spróbujmy na tej, zobaczymy, jak Petitek sobie poradzi na tej skoczni i upadek! Pierwszy Petitek 21, 200,5 metra. No K180 może jednak zmieni na tą drugą kamerę. To może być ciekawsze. A co cię to obchodzi? A co cię to obchodzi? No mi się wydaje, że będzie także daleko. Jest! 200? Nie ma! 194! I prowadzenie oczywiście. Następnie Bieszczady, archiwum z numerem trzecim. No i popatrzmy, jak sobie Bieszczady poradzi. Czy to będzie równie daleki skok? No, na pewno nie na prowadzenie, ale na drugie miejsce starczyło 184 metry. Brawo. Kolejny to już Kacperito. Kacperito. Oj, ładnie tutaj w powietrzu się zachowywał od samego początku. I ten skok jest oczywiście długi. 193,5. No i musi prowadzić, nie ma innej opcji. Hetman. A to jest taka kolejna skocznia, gdzie mogą być bardzo ciekawe wyniki. No ale fajnie właśnie z takich skoczniach się skacze, na których jeszcze się nie skakało wcześniej w DSJ4. Przynajmniej ja tego nie robiłem. 196,5 Hetmana i prowadzi, proszę bardzo. Spocony kasztan z numerem 6. Się prezentuje bardzo ciekawie, ten skok również i to jest daleko. Wysokie wynikie oceny 197 i prowadzenie, zmiana na tym prowadzeniu dosyć szybko następuje. Bronisław Maper, czy on również tutaj będzie prowadził zaraz? To się zaraz okaże, na razie leci spokojnie i mi się wydaje, że tak, 198,5, ze skoku na skok coraz dalej. No i się szybko zmieniają. Puma. Czy Puma również? No wygląda to tak, że trochę ten skok może być krótszy. I jest miejsce szóste, 192 metry. Tuż przed Bieszczad archiwum, ale za a co cię to obchodzi? Czas na Niko. Niko próbuje jak najdalej Niko skoczyć. Czy to jest metoda na to? Chyba tak. Bo 198 daje prowadzenie przy bardzo wysokich ocenach i pierwszą notę 140-punktową. Czas na Defa. Czy Def będzie w stanie tutaj nawiązać walkę z tymi najlepszymi? Na razie ma problemy w locie i ten skok jest zdecydowanie krótszy. 190,5 i miejsce ósme, więc daleko, daleko od awansu. Narej. Ależ tutaj inaczej Narej chyba chciał polecieć. I ten skok jest dobry. 198 metrów daje trzeci w tym momencie wynik, więc dobra ocena. 1/10 staty do Bronisława Mapera. No i następny to już Koziszek. Oj, 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 wyjście z progu wydaje mi się troszkę za szybko. Czy to będzie miało odzwierciedlenie na skok? Bardzo możliwe, ale jest to druga lokata, 197,5. No i niewielka strata, bo 0,6 tylko do lidera Niko. Dominik z numerem 13. Też wyjście z progu moim zdaniem troszkę tutaj popsute. Ale proszę! W drugiej fazie wszystko było jak należy i 203 metry osiągnięte. Pierwszy wylądowany skok powyżej 200 metrów to jest naprawdę
Dobry prognostyk, nota od razu o 6 punktów wyższa od Niko. Babusan. I Babusan także będzie chciał tutaj bardzo daleko skoczyć. Proszę. Plejada dalekich skoków, teraz 209 Babusana i jeszcze wyższa ta nota. Matko jedyna, co tu zaczyna się dziać. Better player. I better player to będzie skok na miejsce. No, na miejsce 9, 196. Nie był to zły skok, ale też nie jakiś super udany. No i następny Daniel Kroński na liście. I Daniel Kroński też starał się jak najdalej. Ostatecznie miejsce trzecie, 201 metrów. Więc bardzo dobry wynik Daniela Grońskiego. No to mamy teraz Fekcia. Oj, Fekcio, tutaj chyba pierwszy taki zły skok i będzie ostatnie miejsce. 182 metry z upadkiem jeszcze, no i nota poniżej 100 punktów. No to się inaczej nie mogło skończyć. Maciek Woźniak. Może jak się wiatr nagle zmieni i będzie zawiewało z tyłu, to skoczkowie nie dolecą do tego. Na razie widzimy Maciek Woźniak 15 miejsce, to też nie był udany skok. No i ja to mam szczęście. Fajny, długi, daleki skok, powinny być wysokie oceny, są. I drugie miejsce w tym momencie dla ja to mam szczęście. Brawo! No to Jan Zban. Fajnie wydawało się sezon zaczął, potem coraz to gorzej, a teraz no widzimy jak wygląda to u Jana Zbana. 20 miejsce z upadkiem, 167 metrów. Niestety bardzo krótki, nieudany skok. No to Sub-Zero 23 przed nami. Sub-Zero, uwaga, czy to będzie dobry, daleki skok? No nie powiedziałbym, choć nie był też zły, miejsce szóste jest, jest wielka jakaś nadzieja na dzisiaj na punkty. No i Igor Drzazgowski z numerem 22. No Igor bardzo statycznie w tym locie, czy to nie będzie zła metoda? Nie, bo to jest bardzo dobry skok i miejsce drugie, 206 metrów, brawo dla Igora. Kliks. Może jemu się dzisiaj powiedzie na takiej właśnie skoczni, na takiej dziwnej bardzo skoczni, gdzie naprawdę skaczą bardzo daleko od tych linii wyznaczonych. No i on także skacze daleko z 207,5 i drugie miejsce. Niewielka strata do Babusana. No to może Welin. Z numerem 24 Welin. I teraz uwaga, tutaj próbuję jak najbardziej dobrze się ułożyć w locie, ale nie, to jest krótki dosyć skok w porównaniu do poprzednich i 18 miejsce dopiero Welina. Fisek. Oj, Fisek, nie. To już wiemy na pewno, że tutaj opłakany ten skok, 139,5 i 25 ostatnie miejsce. Miki. Miki, oj, troszkę mi tu szarpnęło, ale poza tym skok jest średniawka. 196,5 i miejsce 13 egzekwo z Hetmanem na chwilę obecną. Mystic. Oj, Mystic, nie wiem, czy to nie był błąd. No jak najdalej starał się, 199,5, niskie oceny co prawda i 12 przez to miejsce. Mógł być jeszcze wyżej, nawet 10. Czas zacząć zabawę. To jest skok. Też mógł być lepszy, jest 17 miejsce, 195,5 metra. No to przed nami PTG.
TG nie. A już widziałem po wyjściu z progu. 27 miejsce, 155,5. No i to samo mówi za siebie. Bartolini. No, zaczęły widać się u zawodników kradać drobne błędy przy wyjściu z progu, co powoduje, że skoki od razu są krótsze. 19 miejsce tylko Bartoliniego, 195,5. No i czas na Kubę Brata z numerem 31. No i ten skok będzie dobry, zdecydowanie najlepszy w ostatnim czasie, który oglądaliśmy. 203,5 i miejsce 5. Kelnix. No i Kelnix, uwaga. Też wydawało się, że będzie troszkę dalej. Miejsce 18, 195,5. Czas na Crystal XD YouTube. Wyjście z progu mogło być zdecydowanie lepsze. Teraz jak najdalej uciągnąć tego. No i to jest skok na miejsce 14, 198 metrów, więc bez polotu, ale stabilnie. Kamil. Też mi się wydaje, że będzie dzisiaj ciężko. 22 dopiero miejsce Kamila, więc to jest też nieudany skok. Demateuszek. Demateuszek. No i Demateuszek, no bez szału. 29 miejsce, tylko 187. No niestety, ale takie skoki dzisiaj nie dadzą punktów. Za wysoki poziom dzisiaj mamy. Capigra 123. No, wydawało się w pierwszej fazie wszystko ok. Jak to w drugiej wygląda? Bez polotu i skok ostatecznie 192,5 metra, 27 miejsce, niskie oceny. No nic mu dzisiaj raczej nie pomoże, żeby awansować. Kuba Bus. No, Kuba Bus, wielka szansa dzisiaj na punkty, bo skok jest naprawdę wyborny. I miejsce 7, więc brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Jeden z lepszych tutaj skoków, który mieliśmy zaszczyt oglądać w ostatniej chwili. Kari 44, proszę Państwa, jak on sobie poradzi. Stara się jak najdalej, noty pewno nie będą za wysokie. Jest 7 miejsce w tym momencie Kariego, choć 205 metrów, no. Brawo, Patrix. Patryksa będzie gorzej z tym awansem, bo niestety, ale skok. No na 32 miejsce. Nie szło z tego nic tutaj ulepić tak naprawdę. Komunikacyjnym. Oj, nie wiem, czy za mocno się nie położył komunikacyjnym na te narty. I to spowodowało, że dopiero 29 miejsce, 192 metry. Oj, będzie ty problem z tym awansem. Na pewno, no bo przed nami jeszcze plejada znakomitych skoczków. Wikto przed nami właśnie skacze, ale Wikto też ma podobne problemy. To przed chwilą kolega i skok jest na 31 miejsce. Wikto bez awansu. Więc dzisiaj będzie no nie za dobrze dla niego. Krzysiek Sportowiec. Krzysiek Sportowiec, to też powinien być niezły skok. Wyglądało już to po wyjściu z progu bardzo dobrze. Piąte miejsce w tym momencie Krzyśka Sportowca, brawo. Butix. 43 numer startowy. No ale nie wygląda to za dobrze dla niego. Kiepsko. I bez awansu, po raz kolejny zresztą dla Butixa. Tylko 182 metry i sam koniec stawki tak naprawdę. FC Rider City. To powinno być teraz FC Dragon. No i widać, że FC Riders no nie radzą sobie za dobrze bez Stella. Nie radzą sobie za dobrze. To jest 37 miejsce, 187 metrów. I lipa, wielka lipa po prostu. Kubilaj 2.
i Kubilaj tutaj bardzo się nastawił na to, żeby skoczyć daleko i proszę, od razu widać tą różnicę w locie i szósta lokata dla Kubilaja 2, brawo. Konrad S. Konrad S. Tutaj też powinno być daleko. Jest daleko, proszę. Dziesiąta lokata, 202,5. Lucario 69. Też to może być dosyć daleki skok, patrząc przez to, jak leci Lucario, to jest chyba prowadzenie. 211 metrów Lucario i przewaga niewielka, ale jest. Mati 1994. No i to też będzie, podejrzewam, bardzo daleki skok, jest daleko. No i piąta lokata, brawo Mati, także bardzo ładnie daleko. No to pan Lopez. Pan Lopez, bardzo wysoka parabola lotu, on nie zmienia nic i proszę bardzo, 210 przy bardzo dobrych ocenach za styl. Daje w tym momencie prowadzenie. No nie ma co się dziwić, bo to był świetny skok. Long cut. No mówiłem, ten konkurs będzie na bardzo wysokim poziomie. Nie można żadnego błędu pełnić. Long cut już popełnił w pierwszej fazie. Czy wyleci z tego jeszcze? No będzie ciężko. Miejsce 32 dopiero. 195 metrów. 32 miejsce. No nie dało się nic więcej z tego zrobić. No to Dracula, nie toperek. A jeszcze przed nami sporo przecież. Dracula, nie toperek. Też nie. To też jest przegrana dzisiaj sprawa. 40 dopiero piąte miejsce. Pan Skalmar. Może pan Skalmar coś tu osiągnie? No nie! Nie z takim lądowaniem. 37 miejsce. Żeby awans mieć, Kamil jest 30 w tym momencie, ma 193,5, ale przy wysokich ocenach. Więc takie 195 to jest minimum z dobrymi ocenami. Renkron. No i Renkron chyba te 195 skoczy. Z dobrymi ocenami. No nie, 194,5. No oceny znowu niskie i 33 miejsce dopiero. Więc naprawdę tu trzeba się postarać. Marek Wawrzyniak. No i Marek Wawrzyniak. To chyba będzie dobry skok. Zdecydowanie. 202 metry i 15 miejsce. Awans w kieszeni już ma, więc on może być zadowolony. Czas na Patryka Wójtowicza z 55 numerem. Patryk Wójtowicz próbuje inaczej troszkę polecieć niż poprzednicy. I to był dobry skok. Pytanie jak z notami. Noty przyzwoite i 16 lokata także z awansem. No to ich siuda Killer X62. Też dobrze i chyba z awansem. 18 miejsce, 200,5 metra dokładnie. Brawo. No to Zdzichu Wiadro. Ostatnio świetny konkurs. Zobaczymy jak na tej kolejnej bardzo ciekawej skoczni dzisiaj się zaprezentuje. Na razie nie wygląda to dobrze, ale jest chyba git. 16 miejsce, 202 metry. Awans ma w kieszeni, więc tutaj nie ma się czym obawiać przed drugą serią. Anti Avanti. Oj, Anti Avanti, to nie wygląda za dobrze już od początku i to jest 54 dopiero miejsce, czyli oznacza to, że do drugiej serii nam nie awansuje. Xaver. Bardzo ładnie. Daleko. 205, ósme miejsce, no i ex aequo ze Krzyśkiem Sportowcem. Tonik Bow przed nami.
Też powinien być obiecujący skok. Jest dobrze, będzie w drugiej serii, będzie 21 miejsce, 201,5, te noty troszkę zdradliwe. No i czas na Cydzika. Zobaczymy, czy jest w stanie tutaj Cydzik awansować nam do drugiej serii. To jest pytanie teraz, na takiej skoczni właśnie. No będzie ciężko, to już wiemy. 30 miejsce w tym momencie. 197,5, niskie oceny Cydzika. No i Cydzik jest chyba na odstrzeleniu dzisiaj. To jest taka prawda. Dzisiaj chyba bez awansu Cydzik. Filip Kasprzyk przed nami. Jeszcze 6 przecież zostało. To jest bardzo dużo. Filip Kasprzyk wygląda jeszcze gorzej niż Cydzik. Więc tutaj odpada nam Filip Kasprzyk. Na pewno dzisiaj. 58 miejsce. Szary koniec. Woleński huligan. Oj, 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 ta sama sytuacja, ale ratuje się jak może. Nie, to jest krócej, na pewno krócej od Cydzika, 190,5, 45 lokata, czas na Limocego. No ostatnio w słabszej dyspozycji Limocy, ale może taki konkurs jak dzisiaj spowoduje, że znowu wróci na tron. No chyba tak, i spycha chyba Cydzika poza 30, 17 miejsce Limocy. Więc awans do drugiej serii to już jest duży sukces. Czas na połapka, czyli chyba trójeczka przed nami ostatnia została. Połapek też próbuje w górę od razu wyjść, żeby nie mieć problemów potem. Ale ten skok, 29 miejsce, musi czekać, czy ten awans ostatecznie będzie. Agnes. Czy Agnes będzie z awansem? Stara się, ale to jest chyba za krótko. 44 miejsce, Agnes odpada, 192 tylko, więc no połapek 30 już jest, a Crystal XD YouTube czeka. Czy się znajdzie? Libertarian, czy lider całego cyklu Pucharu Świata Widzów? Popatrzmy. Zakręciło Libertarianem w pierwszej fazie, ale skacze w dobrym stylu na miejsce siódme, 206,5 metra. No i awansuje do drugiej serii, co oznacza, że Crystal XD YouTube odpada nam z rywalizacji na pierwszej serii. Moi drodzy, po pierwszej serii prowadzi Pan Lopez, Lucario 69 na drugim miejscu, trójkę uzupełnia Babusan. Dalej czwarty Klik, piąty Igor Drzazgowski, szósty Mati 1994, siódmy Libertarian, ósmy Ja to mam szczęście, dziewiąte miejsce Egzekwo Krzysiek Sportowiec, Xaver na trzech miejscach ostatni, który dał awans, Narej, Mystic i Połapek, więc druga seria będzie bardzo ciekawa, moi drodzy, czekamy za nią. No i oby tutaj się coś pozmieniało w drugiej serii, no zobaczymy. Petitek 21. Aha, bo on 200,5 skoczył i upadł, więc on się jeszcze pojawił. 200,5 na ten pierwszy skok to wydawało się dosyć daleko, więc w drugiej serii krócej mi się wydaje. 196,5, no typu 18,5, no oddał drugą próbę. No ale teraz zaczynamy drugą serią. Połapek zaczyna, 197,5 w pierwszej odsłonie miał. Na drugiej takie 200 by mu się przydało, żeby móc tutaj coś odrabiać. No i takie 200 chyba było, 204,5 nawet, więc skok jak najbardziej udany. No i będziemy patrzeć, co się dalej wydarzy. Mystic, 29 miejsce. Czy Mystic jest w takiej dyspozycji, żeby tutaj zagrozić pułapkowi? No będzie ciężko. No i na pewno tego nie zrobił. 195,5, krócej o 4 metry. Względem pierwszej serii, no to czas na Nareja. 198 w pierwszej. No i ten skok będzie, mi się wydaje, dobry. Nareja jest dobry, ale nie na liderowanie. Drugie miejsce, 201 metrów. Przegrywa oczywiście z połapkiem. Bronisław Mapper, 27. I tutaj skok dosyć ładnie prowadzony i trzecie miejsce, 197, choć bardzo wysokie oceny, no to niestety skok troszkę za krótki. No to Koziszek, 26. No i
to może być jeden z dłuższych skoków. Oj, lądowanie takie sobie i przez to drugie miejsce. Przegrywa niewiele, bo 1,6, ale notami zdecydowanie z połapkiem. Sub-Zero 23. Sub-Zero nie. To nie był skok na liderowanie. Wręcz przeciwnie, dopiero na szóste miejsce. Więc ostatnie póki co. No, niestety to są różnice bardzo małe. No i trzeba skakać cały czas na wysokim poziomie. Niko. Też nie. Siódme miejsce, 193. Więc to też nie był dobry skok, Niko. No i Tonic Bow, czyli jeden z czołowej dziesiątki. Też bardzo wysoko wyszedł. Pytanie, czy uciągnie ten skok? No, pułapka nie wyprzedzi. Na drugim miejscu Koziszek zostanie. Trzecie miejsce jest dla Tonic Bow. Ich siuda killer, ich 62. Jest 30. No ale czy można ten wynik jeszcze w drugiej serii poprawić? No można, bo chyba będzie liderował. 205 dokładnie metrów, więc będzie liderował na pewno i siuda. Ale co dalej? Tego nie wie nikt. Czy będzie długo prowadził? Tego też nikt nie wie. No, Daniel Groński spróbuje jako pierwszy przybliżyć się do tego wyniku. Daniel Groński, uwaga, czy Daniel Groński uda mu się? No próbował całych sił i to jest miejsce drugie. Więc niewielka strata tutaj, to jest 0,7 punktów do Isiudy. No ale jednak nie pokonał go. Patryk Wójtowicz, miejsce 20. Patryk Wójtowicz, to mi wygląda na skok, poprowadzenie i pono. Nawet dziesiątkę pierwszą, 211 metrów, uhuhu. 10 metrów dalej niż w pierwszej serii, od razu nota też wyższa. Zdzichu wiadro, no to będzie ciężko przebić teraz. No nie, nie skoczy tego, tyle. Miejsce czwarte, 203 metry zdzichu wiadro. I to jest, no, czwarta lokata. Jeszcze zadanie dla Grońskiego spadł. No, tak jak mówiłem, ten konkurs stoi na bardzo wysokim poziomie i nie można popełnić żadnego błędu. Zobaczymy, czyli mocy trzej ich wystrzeże. Już widać po wyjściu z progu, że coś tam nie zagrało jak powinno. Ale ogólnie skok daleki. Dobre nakrycie skoku, 206,5 i miejsce drugie tylko za Patrykiem Wójtowiczem. Marek Wawrzyniak, miejsce 17. No i Marek Wawrzyniak też próbuje jak najdalej sobie tutaj skoczyć. Noty będą niskie. I trzecie miejsce przez to, ale przed ich siódą wylądował, więc 30. Nie, nie 30. 30 dokładnie, przed ich siódą, więc no. Niewiele brakło. Kuba Bus, miejsce 15. No i Kuba Bus, wyjście fajne. Bardzo mi się to podoba. Wyjście z progu jest daleko. Miejsce trzecie, 206, więc na pewno i za Patrykiem Wójtowiczem, i za Limonką. Ale tak jak mówię, powoli zbliżają się do wyniku Patryka Wójtowicza. Konrad S, 15 lokata. Czy jest w stanie tyle odlecieć, żeby tutaj znieść się na wyżyny wszystkiego? Chyba tak! 213, jeszcze dalej niż Patryk Wójtowicz. No, najdłuższa odległość ogólnie konkursu. Ładnie. Kari 44, no. No troszkę tutaj koledzy poszaleli. Zobaczymy, czy Kari dołączy do nich pod względem wyników. No, ósme miejsce, 201,5. Nie dało się chyba więcej tutaj z tego skoku wyciułać. Ósma lokata, czas na Dominika. Miejsce 13, Dominik. Wyglądało to jakby delikatnie ten skok spóźnił. No i chyba rzeczywiście go spóźnił. 199,5 i dopiero 11 lokata Dominika. Dosyć mocno spadnie. Kuba Brat. 12.
Oj, tutaj też widzę jakieś problemy już w locie. I to będzie króciutki skok. 186, miejsce 19, więc ostatnie punktowane w tym momencie miejsce dla Kuby brata. Kubilaj 2, 11. Też dobry skok. Noty mogą być gorsze, ale jest trzecie miejsce przed Limonkę. Skakuje 208,5. Brawo, więc Konrad S. Patryk Wójtowicz, Kubilaj 2, to jest pierwsza trójka. Na przed nami Krzysiek Sportowiec, który zajmuje dziewiąte miejsce po pierwszej serii. Zobaczymy, jak tutaj tej drugiej wystąpi Krzysiek Sportowiec. Wygląda to bardzo dobrze. Jest dobry skok. Na prowadzenie 211, 302,7, 60 przed Konradem S. No to Xaver, oni byli ex aequo, nie zapominajmy, więc musi skoczyć równie daleko. Xaver, jeżeli chce tutaj się liczyć dzisiaj w ogóle. No ale po wyjściu z progu już widać, że będą z tym problemy i skok jest krótki. 16 dopiero miejsce, więc bardzo daleko dzisiaj Xaver skończy. Ja to mam szczęście, 8. No i wyjście z progu także wysokie, zaczyna niestety spadać. No ale skok na pierwszą dziesiątkę chyba jest. Na piąte miejsce dokładnie. Więc jeszcze przed Limocym, a za Kubilajem 2 Krzysiek Sportowiec cały czas lideruje, a skacze Libertarian. Też krócej. Miejsce 8, więc tutaj Limocy do niego na razie odrobi. No i chyba tyle. Ponad pułapkiem znowu powiększy niewiele, ale znowu powiększy. Mati 1994, miejsce 6. No ale Mati tutaj nic nie zrobi chyba. To będzie jeden z gorszych wyników dzisiaj. 21 lokata, więc też marne dzisiaj te punkty. Igor Drzazgowski. Wyjście z progu mogło być oczywiście lepsze. Nie ma tragedii i skok też jest niezły. Lokata numer 6 dla niego, więc też dobry wynik. No i czwarty po pierwszej serii był nie kto inny jak właśnie Kliks. No ale w drugiej serii Kliks to postanowił chyba się tutaj za bardzo nie udzielać. 174,5, miejsce 27. Udało mu się przed Petitkiem być, więc to jest chociaż jeden punkcik dla niego, ale poza tym, no to lipa. Babusan, miejsce trzecie. Czy Babusan tu odskoczy troszkę? No, to jest skok na miejsce siódme dla Babusana, więc przed Limonką za Igorem Drzazgowskim. No i zostało dwóch. Lucario 69 w pierwszej kolejności. No i Lucario, prowadzenie chyba. 209 metrów, Lucario 69. Moi drodzy, bardzo dobry ten skok i prowadzi przed Krzyśkiem Sportowcem. I teraz pan Lopez, ostatni został na placu boju. Czy on ten konkurs wygra? No będzie chciał z całych sił to wygrać. Pytanie, czy będzie w stanie pokonać tutaj Lucario? Nie pokona go. Ale czy miejsce na podium? Nie ma miejsca na podium. Piąte miejsce pan Lopez dzisiaj. 201,5 tylko w drugiej serii. Więc dzisiejsze podium uzupełniają. Lucario 69 wygrywa zawody. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. A nie wiem, czy nie w pierwszy w karierze Bloodgamera. No, to może być taka prawda. Nie wiem dokładnie, czy on wygrał kiedyś zawody indywidualnie. Trzeba by było zerknąć statystyki. Krzysiek Sportowiec na miejscu drugim. Trójkę uzupełnia Konrad S., dalej Patryk Wójtowicz, numer 4, piąty pan Lopez, szósty Kubilaj 2, siódmy ja to mam szczęście, ósmy Igor Drzazgowski, dziewiąty Babusan i dziesiątkę zamyka Limocy dzisiaj. No, jak Libertarian na 12 miejscu ostatecznie, więc dobry wynik lidera całego cyklu, a trzy ostatnie miejsca punktowane to Niko, Kuba Brat i Kliks. Petitej 21 bez punktów, no ale po tym upadku z pierwszej serii nie ma co się dziwić. Popatrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata Widzów.
Tutaj bezmiennie libertarian prowadzi, powiększył sobie troszkę dorobek punktów nad Agnes do 26 punktów. Na trzecim miejscu ex aequo Limocy z Połapkiem, tutaj jest zaciekła walka, 344 punkty. Dalej zwoleński huligan, nic się nie zmieniło, 302. Lucario 69 padł na szóste miejsce, ma 276 punktów. Patryk Wójtowicz 7, 269. Filip Kasprzyk numer 8, 266. Tonik Bow 9, 265. Bez podium jest Tonik Bow jedynie jakoś dziesiątki. No i dziesiątkę zamyka Xaver, ma tych punktów 263, moi drodzy. Jak to wygląda tutaj na dole? Na dole chyba się niewiele zmieniło. Trzy ostatnie miejsca Bieszczady Archiwum, a co cię to obchodzi? I właśnie Petitek 21. No jeden wielki plus tego wszystkiego, że wszyscy już zdobyli punkty. No ale jeszcze nie jesteśmy nawet na połowie, moi drodzy. Za tydzień dopiero będziemy na 15 konkursie, więc tak naprawdę na połowie. I dopiero się zacznie rywalizacja na całego. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. No i hej!